Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj opowiem Wam o treningu ujeżdżeniowym i zaproponuję Wam ciekawe ćwiczenie, więc zapraszam Was do oglądania. Ten, kto mnie zna i śledzi moje social media, czyli jeździectwo bez tajemnic, wie o tym, że ja dużo opowiadam o chodach bocznych i o wstępie do chodów bocznych i dużą uwagę do tego przykuwam, tak jakby na treningach i jak uczę młodych jeźdźców czy młode konie, to staram się właśnie warunkować prawidłową odpowiedź na łydkę i rozumienie tej łydki. I ćwiczenie, które dzisiaj chcę Wam zaproponować, to jest ćwiczenie ustępowania od łydki, które jest niezwykle pomocnym ćwiczeniem w treningu i szkoleniu koni i jeźdźców. Jeźdźców uczymy poprzez naukę ustępowań, uczymy wyczucia, czucia oraz tego, jak się prowadzi prawidłowo konia w bok i do przodu. I kiedy koń jest wyprostowany, kiedy koń jest przekrzywiony, kiedy koń jest zgięty. I dzisiaj pokażę Wam formułę taką ustępowań, że jeźdźcy będą wjeżdżać na długą ścianę, będą od tej ściany odjeżdżać do mniej więcej linii ćwiartkowej albo i dalej nawet i będą powracać na ścianę. I zobaczycie też błędy w ustępowaniach i te ustępowania, jak będą prawidłowo wyglądały. Zostawię Wam filmy po prostu z moimi komentarzami w trakcie. Tutaj osoby są zróżnicowane i zaawansowani jeźdźcy i osoby, które uczą się po prostu robić tych ustępowań. Więc jak będziecie oglądać, będziecie w stanie zaobserwować i błędy w ustępowaniu i prawidłowe ustępowanie. Żwawo! Nie rozstawiaj dłoni. Tak, równy kontakt. Pamiętaj, że koń wyprostowany, ręce bliżej siebie. Tak, i teraz prostujesz konia. Prostujesz 3-4 kroki na wprost i w bok. Więcej kontroli. O, właśnie, lewa wodza. I więcej dążności ruchu naprzód. W przód i w bok. W przód i w bok. W przód i w bok. Dobrze, tylko więcej wyprostowania, nie? Tak, tylko nie przesiadaj się na lewą stronę. Koń wygięty w lewo. Prawą wodzą musisz wtedy zatrzymać ten ruch. Nawet ją zatrzymać. Wyprostować, ruszyć dwa kroki w przód i dopiero egzekwować iście w bok. Jak koń ma opór na to, a narzuca ci duże zgięcie, to ty po to robisz ustępowanie, żeby go wyprostować, tak? I teraz trochę zabrakło tutaj odpuszczania prawej wodzy. Kolejna niezwykle ważna rzecz, jeśli chodzi o ustępowania, to jest to, jak jeździec układa się na koniu. Bardzo istotne i kluczowe w prawidłowym ustępowaniu na koniu i na przykład uczeniu tego konia albo siebie uczenia, czyli siebie, no jeźdźca po prostu jak uczymy ustępowań, to musimy naprawdę dużo uwagi zwracać na to, żeby jeździec siedział prosto. Bo głównymi błędami w ustępowaniu, jeśli chodzi o dosiad, jest to, że jeźdźcy najczęściej, jak ustępują od lewej łydki, to przechylają się na prawe strzemię, tak? Przesuwają się na te prawe strzemię i tak w ten sposób sobie ustępują. Więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o to i zwracać nawet natrętnie, zwracać uwagę na to. Usiądź prosto, pamiętaj, pośladki mają się rozpływać pomiędzy siodło, tak jakby, czyli musimy siedzieć na środku. Mięśnie brzucha napięte, ale nie, że spięte siedzimy, tylko po prostu one są odpowiedzialne za to, żeby podążać z ruchem na tyle, na ile koń nas zabiera. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie popychali konia w ustępowaniu dosiadem, tylko egzekwowali przyłożenie delikatnej łydki. To jest bardzo ważne, że przykład przesuwamy łydkę za popręg, czyli chcemy przestawić na przykład od prawej łydki prawy zad w lewo, to ta łydka nie może przesuwać i tam cały czas gnieść, tylko przesuwamy, dotykamy, nie ma reakcji, pukamy łydka jeszcze raz i bacik. Jeśli koń nie reaguje, to wtedy zatrzymujemy konia, tak? Czyli chcemy zrobić zwrot na przodzie, wtedy przestawiamy zad i potem dostawiamy łopatkę, żeby wyraźnie koniowi pokazać i wyegzekwować takie działanie. Dobrze, i jedziemy. Nie rozstawiaj dłoni. Prowadź wzrokiem, nie przekręcaj się, patrzysz w kierunku jazdy, pamiętaj. Prostujesz i w bok, tak, świetnie, teraz dużo lepiej, dobry koń. Spokojnie i w bok, reaguje,
Zobacz, jak reaguje. Dobry! Pogłaszcz! Prostuj! I w boczek. I prawa wodza kontrola, lewa łydka impuls, prawa wodza kontrola, lewa wodza odpuszcza. Tak, pilnuj, pilnuj, żeby się wyprostowała. Tak, 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 tak właśnie. Dobrze. Tak, super. Prostuj konia. I w bok. Prawa wodza kontroluje. Więcej zadu. Dobrze, dobrze, wiem, dobrze. Właśnie. Tylko... Nie opadaj z lewą dłonią. Ustępujemy. Dobrze, tylko pilnuj więcej zadu. I teraz tak, właśnie. Zad. Super. Super. Przerwa. I zrobimy to w drugą stronę. Prawą wodzą kontroluj, Kasia. Prawa wodza kontrola i odpuszczenie. Kontrola, odpuszczenie. Dobrze. I w boczek. I lewa wodza. Tak. 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 Ćwiczenie ustępowań uczy jeźdźców wyczucia. A czego uczy koni? Uczy rozluźniania się w boku. Uczy wyprostowania. Musimy zachować, pamiętajcie, że w ustępowaniu głównym problemem, w którym najczęściej ustępowanie nie wychodzi, to jest brak dążności ruchu naprzód. Więc musicie skupić się na tym, żeby była aktywność, jazda do przodu, tak? I wtedy do równego kontaktu. I jak chcemy ustępować w lewo, czyli od prawej łydki, to lewa wodza kontroluje łopatkę, tak żeby koń się nie wykrzywiał, nie uciekał. Trzymamy równy kontakt, lewa wodza wtedy ogranicza, lewa łydka przy popręgu pilnuje aktywności, robimy półparada, prawa łydka, półparada, prawa łydka, tak żeby koń szedł do przodu i w bok. I to jest wtedy prawidłowe ustępowanie. Te ćwiczenie, które zaproponowałam Wam dzisiaj, ta forma, odjeżdżanie i wjeżdżanie, jest trudniejsza, ponieważ jest jeszcze druga forma ustępowania przy ścianie, którą najczęściej ja na przykład, jeśli zaczynam uczyć jeźdźców, to rozpoczynam od tej formy, że przy ścianie jedziemy, że głowa, łopatki i przednie nogi są prowadzone po pierwszym śladzie, a zad jest przestawiany w bok. I rytm, tak? Wycofaj ramiona. Bardzo dobre ustępowanie. I teraz patrzysz w lewo. Lewa wodza kontroluje, nie odstawiaj prawej ręki. Tutaj troszkę za dużo zgięcia, prawda? Tak, spokojna łydka, tak żeby nie pukać piętami. Wyciągaj szyję do góry, barki w dół. Tak, dobrze, prosty koń, bo on ma głowę skierowaną w lewo, a idzie w prawo, prawda? Tak, i teraz koń patrzy w lewo i dążność ruchu naprzód. I żwawo, tak, dobrze, i w bok. I w bok, ale koń patrzy w lewo, tak, dobrze. Jazdy. Wycofaj ramiona, Kasia, tak, i rozluźniaj rękę, dobrze, dobrze. I teraz prostujesz konia, patrzysz w lewo koń patrzy, tak, w lewo koń patrzy, lepiej. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik podobał Wam się i będzie był przydatny, jeśli chodzi o różne porady i właśnie przykłady, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle w ustępowaniu. Ja tymczasem się, moi drodzy, żegnam i zapraszam Was na nasze wszystkie social media, żeby śledzić nasze poczynania w stadinie. Więc pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.